O dyplomatach się mówi różne rzeczy, ale najczęściej się mówi w kontekście nie do końca pozytywnym. A że kłamią, a jak nie kłamią, to manipulują, albo jak nie manipulują, to na pewno nie mówią całej prawdy, bo na tym polega ich praca. Tak się mówi, przynajmniej ja tak słyszałem. A tu się okazuje, że chyba niekoniecznie. No właśnie. Będziemy za chwilę cytować Winstona Churchilla, który powiedział, że dyplomata to człowiek, który dwa razy się zastanowi, zanim nic nie powie. Ale prawda jest również taka, drodzy Państwo, że Winston Churchill, nie wiem, czy był świetnym dyplomatą. Przypomina mi się jedna ze scen, kiedy spotkał się na koktajlu z przedstawicielką angielskich sufrażystek, która powiedziała mu, że gdybym była żoną szanownego pana, to wypiłabym truciznę. Na co Churchill odpowiedział bez wahania i chwała mu za refleks: gdybym ja był mężem drogiej pani, wypiłbym tę truciznę natychmiast. Taki był Sir Winston Churchill. Ja nie wiem, wiesz co, znając historię, czy on rzeczywiście był dyplomatą. Może był skutecznym politykiem, ale w kontekście polityków, mówiąc skuteczny, też nie zawsze mamy na myśli same dobre rzeczy. Szanowni Państwo, dyplomacja bez tajemnic. Ja nie wiem, czy dyplomata jest w stanie cokolwiek powiedzieć takiego, co jest bez tajemnicy. Wiesz, o co chodzi, że po prostu mówię wszystko, jak leci. No więc w dzisiejszych czasach chyba dyplomacja jeszcze bardziej jest cnotą, którą powinni mieć politycy, a często nie mają. Dyplomacja bez tajemnic i czterech gości: doktor profesor Renata Jankowska, pan Witold Sopków, pan Ireneusz Bochenek i pan Adrian Chrobot. Zapraszamy Państwa. Zapraszamy Państwa i zapraszamy Państwa. Państwo macie mikrofony wszyscy tak są. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam na naszym panelu. To nie będzie wykład, tak jak tutaj było zapowiedziane, to będzie rozmowa. Mamy trzech dyplomatów, pana Witolda Sopkowa, pana Ireneusza Bochenka i pana Adriana Chrobota, z którymi będę miała przyjemność dzisiaj porozmawiać. I zobaczymy, na ile uchylą nam tego rąbka tajemnicy. Ja będę zadawała pytania, może 2-3 minuty, jak nam zostaną, jakieś 1-2 pytania jeszcze z publiczności, także wtedy, jeżeli ktoś z Państwa chciałby zapytać, ale myślę, że też, że po tym spotkaniu już później w kulisach, prawda, bo nie wiem, czy w kuluarach będą Państwo mogli porozmawiać. Ja mam do Panów pierwsze pytanie. Jaki był początek Państwa kariery dyplomatycznej? Jak to było? Czy to dyplomacja Was wybrała, czy to Wy wybraliście świadomie dyplomację? Dziękuję bardzo. Może powiem parę słów, jaka była moja droga, raczej droga do dyplomacji niż dyplomacja mnie wybrała, ponieważ był to rok 1990. Po 89 roku wszystko w Polsce się zmieniło. Ja pracowałem na Uniwersytecie Warszawskim. No i kiedyś moja rodzina oglądała wystąpienie ministra spraw zagranicznych w Sejmie, który mówił: teraz potrzebujemy młodych ludzi, znających języki, i rodzina jakoś tak na mnie wywarła pewną presję, mówiąc: no a dlaczego byś nie spróbował? Ja mówię: mi jest bardzo dobrze, ja pracuję na uniwersytecie, nie za bardzo chcę coś innego robić. No a dlaczego byś nie spróbował? No dobrze, znałem dwa języki dość dobrze, pomyślałem, no stanę do tych egzaminów rzeczywiście. I w 90 roku stanąłem do egzaminów. To był chyba drugi taki egzamin, do którego przystąpiło kilkaset osób wtedy. On trwał 3 miesiące. To był bardzo długi egzamin, bo składał się, no, dwa języki mowy i w piśmie. Był taki test z geografii, historii, polityki, ekonomii. Potem egzaminy ustne. W sumie to trwało prawie 3 miesiące. No i w ten sposób dostałem się w 91 roku do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zaczynając pracę normalnie po tym egzaminie jako referent, jako osoba, która zaczyna dopiero pracę, czyli zajmowałem się Włochami, Maltą, akurat
moim przypadku i zakonem kawalerów maltańskich. Taki był początek mojej kariery w MSZ-cie. Nie było jeszcze Akademii Dyplomatycznej wtedy, która powstała dużo, dużo później. Nie było właściwie na początku innych możliwości, poza tym, że można było być zaproszonym na przykład przez ministra, jeżeli był znana osoba, znany profesor, specjalista od danego kraju, od danej tematyki, no to mógł być zaproszony, żeby zostać ambasadorem, żeby zostać dyplomatą, kontraktowym tak zwany. To znaczy nie etatowym w ministerstwie, ale zaproszonym na przykład na 4 lata, żeby pełnić służbę za granicą w określonym miejscu albo w ambasadzie, albo w konsulacie. Dziękuję bardzo. Proszę pana Ireneusza Bochenka. W moim przypadku było podobnie, jeżeli chodzi o to, że to nie ja wybierałem, tylko mnie wybrała w zasadzie dyplomacja i zaczęło się to od języka francuskiego. W liceum uczyłem się francuskiego, później studiowałem tutaj na Uniwersytecie Śląskim w takiej Międzynarodowej Szkole Nauk Politycznych i dzięki temu w przyszłości, czyli już w latach, w roku 2002, 2003 mogłem pojechać do pracy w ambasadzie polskiej w Paryżu. A stało się to dlatego, że zaraz po studiach ukończyłem taką francuską szkołę École Nationale d'Administration w Paryżu. Tam poznałem, miałem stypendium pani Bernadette Chirac w tamtym czasie, żony prezydenta Francji. I nawet w zasadzie tak się wydarzyło, że język francuski dał mi paszport do dalszej pracy, dalszej mojej kariery. No, a później się już potoczyło, było całe przedstawicielstwo w Brukseli, no, a ostatnio byłem konsulem w Brukseli, właśnie w wydziale konsularnym na naszej ambasady. I tak w zasadzie przez język francuski, wybór, mając 15 lat, jak poszedłem do liceum, wybrałem francuski, a nie angielski. Dzięki temu w zasadzie się to wszystko toczyło później dalej. Dobrze. Dziękuję bardzo i poproszę pana Adriana Chrobota. Ja generalnie staram się, aby w moim życiu decyzje, żebym ja był kowalem swojego losu i staram się podejmować decyzje świadomie, aczkolwiek nie zawsze one są racjonalne. Bliżej troszkę. Bliżej, teraz, tak? Dobrze. Tę decyzję o wstąpieniu na ścieżkę dyplomacji myślę, że podjąłem świadomie, aczkolwiek były to dość niecodzienne okoliczności, ponieważ miało to miejsce w Portugalii, więc pierwsze moje kroki stawiałem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Portugalskiej. Było to w 2007 roku, dość ciekawy rok, bo wtedy przypadała portugalska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej i też okres ostatecznej negocjacji i podpisania traktatu lizbońskiego. I wtedy miałem tę przyjemność pracować tam właśnie w Portugalii. Później byłem przez chwilę w dawnym Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej w Warszawie. Odbyłem też staż w stałym przedstawicielstwie przy Unii Europejskiej w Brukseli. A później pracowałem dla MSZ-u Królestwa Hiszpanii, również podczas prezydencji, tym razem hiszpańskiej, w Radzie Unii Europejskiej, żeby zaraz wylądować ponownie w Brukseli w stałym przedstawicielstwie RP przy UE, gdzie znowu to był rok 2010, końcówka i 11, czyli nasza polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. I po 4 latach w Brukseli przeniosłem się na 6 lat do ambasady RP w Hawanie, skąd wróciłem na początku tego roku. Dziękuję bardzo. No właśnie, czasu mamy niewiele, więc myślę sobie, przejdźmy od razu do tych tajemnic. Bardzo wiele osób ma takie przekonanie, że fajnie jest być dyplomatą, bo chodzi się cały czas na przyjęcia, prawda? Mieszka się w przepięknej rezydencji z kryształowymi żyrandolami. A jak to jest naprawdę? Czy panowie rzeczywiście ten czas bycia na placówce spędzają na tych przyjęciach? Czy to wygląda trochę inaczej? Rzeczywiście pierwsza definicja dyplomaty XVI wieku Sir Henry Wottona to właśnie jest taka, że dyplomata to jest człowiek przyzwoity, uczciwy, wysłany za granicę, żeby kłamać w interesie swojego kraju. Niektórzy rzeczywiście to zmieniają i mówią, żeby jeść i pić w interesie swojego kraju, a jeszcze inni już teraz zmieniają, żeby tweetować i posty na Facebooku w interesie swojego kraju publikować. To jest tak, że oczywiście elementem naszej pracy są te przyjęcia, natomiast to jest generalnie w pewnym sensie takie nieszczęście trochę dla nas, bo to nie jest rzecz podstawowa. To znaczy przyjęcia służą nam, żeby poznać wiele osób z kraju, tak zwanego kraju przyjmującego. Tam przychodzą politycy, urzędnicy, naukowcy, biznesmeni i naszym zadaniem jest poznać ich i przekonać ich do słuszności interesu polskiego.
takiego naszej polityki zagranicznej, więc te przyjęcia to jest praca dla nas, to nie jest rzecz relaksująca i my często nie wiemy właściwie, co podano do jedzenia na takim bufecie. Czasami mnie żona pyta, co tam było. Ja mówię, nie mam zielonego pojęcia, bo nawet nie spróbowałem niczego. Po prostu te przyjęcia służą nam do pracy. I to jest element bardzo ważny, aczkolwiek jeżeli jest ich bardzo dużo, to też i czasami nawet męczący, bo przecież nasza praca nie polega tylko na tym. Mamy dużo innych zadań. Różnie koleżanki i koledzy podchodzą do tego. Ale na pewno spełnia to zadanie związane z naszą pracą, więc nie jest to rzecz taka rozrywkowa, powiedziałbym, czy wyłącznie robiona dla przyjemności. Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy panowie... Też mi się przypomniało takie powiedzenie, że by być dobrym dyplomatą, tak powiedziała Talleyrand, nie wystarczy być tylko ignorantem, trzeba być jeszcze uprzejmym, jeżeli chcemy być dobrym dyplomatą. Ale ja może dla odróżnienia, co powiedział pan ambasador, chciałem powiedzieć o pracy konsula, który też jest dyplomatą, a to jest zupełnie inny zawód, inna funkcja oparta o prawo konsularne z 2015 roku, inną konwencję wiedeńską 61 roku, ponieważ konsul to jest taki przedstawiciel Urzędu Stanu Cywilnego, to jest tłumacz przysięgły, to jest jednocześnie czasami osoba, adwokat, ponieważ wykonuje wiele obowiązków na zasadzie pomocy prawnej, czyli to nie są tylko rauty, przyjęcia, ale to jest po prostu ciężka praca i to jeszcze praca wielu zawodów, które w Polsce po prostu wykonują poszczególne zawody typu właśnie tłumacz przysięgły, czy urzędnik stanu cywilnego, czy ten właśnie adwokat, radca prawny, czy też nie sędzia, tylko to po prostu dla obywateli polskich za granicą wykonuje konsul. Później być może będzie okazja, żeby powiedzieć o jakichś kilku przypadkach takich typowych konsularnych. Dziękuję bardzo. I pan Adrian Chrobot się z nami podzieli. Pan Adrian Chrobot, ostatnia placówka to była Hawana, a jednak Kuba nam się kojarzy z gorącymi rytmami. Jak tam ta sprawa przyjęć? Czy ona rzeczywiście była dominująca tutaj w pracy dyplomaty? Na pewno była istotnym elementem naszej pracy i ja tu się zgodzę z przedmówcami, że to jest bardzo ważny też instrument na naszej pracy i to być może te okoliczności, no na pewno okoliczności są bardzo przyjemne, bo to są piękne rezydencje, lampka wina, przy czym my nie zapominajmy, my wtedy jesteśmy w pracy i bardzo często zdarzało się tak, że po hymnie i przemówieniu ja i moja małżonka rozchodziliśmy się i mimo, że ona nie była zatrudniona na placówce, to również wykonywała pracę, tak zwany lobbying, czy no, nawiązywanie kontaktów, czy podtrzymywanie ich. I ponadto to jest czasami o tyle trudne, że jest gro rozmówców i różnego rodzaju. Są to osoby ze świata kultury, są to dysydenci polityczni, są to przedstawiciele innych placówek, nie zawsze pozostających w najlepszych stosunkach z naszym państwem, więc rzeczywiście czasami no, jest to, bywa to trudne, choć sprawia to oczywiście dużą satysfakcję. I też bywały okresy w Hawanie, gdzie ten natężenie tego rodzaju wydarzeń było bardzo duże, zwłaszcza w lecie, kiedy następowały pożegnania dyplomatów, to wtedy no, często był to taki obowiązek, oczywiście przyjemny, ale obowiązek, który no, nie pozwalał mi spędzić wieczoru w domu, tylko trzeba było się jednak wybrać, ale na pewno sprawiający bardzo dużą satysfakcję. Dziękuję bardzo. No więc panowie właściwie złamali jeden mit, prawda, który pokazuje nam, że ten dyplomata przechadza się tylko z przyjęcia na przyjęcie, a to jednak w rzeczywistości tak to nie wygląda. Drodzy państwo, tutaj był przywołany już Winston Churchill, który zresztą chyba zgodnie tutaj z panami uzgodniliśmy, że może mniej dyplomatą, a bardziej politykiem, tak? A natomiast Winston Churchill jest znany z tego słynnego powiedzenia, że dyplomata dwa razy się zastanowi, zanim nic nie powie. Jak to jest w tej dyplomacji? Czy rzeczywiście to jest taki milczący zawód? Nie, to nie jest milczący, tylko rzeczywiście musimy się poważnie zastanowić kilka razy, zanim coś powiemy, dlatego że no, z dwóch jakby powodów. Pierwszy powód to jest w stolicy naszego kraju, że reprezentujemy państwo polskie, czyli to, co mówimy, musi być zgodne z polityką tego państwa, a drugi powód to jest państwo przyjmujące. Nie możemy nic takiego powiedzieć, co w jakiś sposób mogłoby urazić osoby z państwa przyjmujące.
przyjmującego. No, jeszcze jedna z definicji dyplomatów to jest taka, że dyplomata to jest taki człowiek, który mówi komuś, żeby poszedł do diabła, a tamten człowiek jest zachwycony i jeszcze pyta o kierunek, jak tam dojść. No właśnie, to wszystko na tym polega, żeby w taki sposób to powiedzieć, żeby nikogo nie urazić, powiedzieć to, co się chce, no i załatwić to, co mamy załatwić. Czasami jest to bardzo trudne, czasami się trudno powstrzymać, żeby za dużo nie mówić na przykład, co jest trudne w naszym zawodzie, no bo często znamy się już dobrze z tymi osobami w kraju, tak zwanym kraju przyjmującym i no ale jednak musimy działać w pewnych ramach, ograniczeniach. To nie jest wolny zawód. Znaczy my jesteśmy urzędnikami apolitycznymi służby cywilnej, ale tak jak ja na przykład kiedyś pracowałem na uniwersytecie i bardzo sobie ceniłem wolność, że mogłem robić to, co chciałem i mówić to, co chciałem. Jako urzędnik służby cywilnej mamy oczywiście ograniczenia swoje. Dlatego musimy się zastanowić czasami kilka razy, zanim coś powiemy. Ale bynajmniej to nie jest milczący zawód, tylko taki, no czasami to jest nudniejsze to, co musimy powiedzieć, bo chcielibyśmy to bardziej kolorowo opisać, ale nie możemy. Dziękuję bardzo. Bym powiedział tak, że w naszym zawodzie trzeba wiedzieć, co się mówi i nie mówić, co się wie. W większości czasu na tym to polega, ale bardzo dużo pracy dyplomatycznej polega na słuchaniu, na spotykaniu się, na nawiązywaniu kontaktów, na robieniu takiej sieci znajomych w całym korpusie dyplomatycznym. Nie tylko z urzędnikami państwa przyjmującego, ale z kolegami z innych ambasad. Wymieniamy wtedy swoje poglądy na różne tematy. Czasami potrafimy, znaczy to jest naszym zadaniem, żeby zdobyć poparcie dla naszego stanowiska nie tylko w państwie przyjmującym, w którym jesteśmy, tylko od kolegów z innych państw, którzy przekazują swoje w formie raportów, telegramów dyplomatycznych informacje od nas, a my do nas przesyłamy do naszej centrali. Tam oczywiście są analitycy, specjaliści, którzy to przetwarzają i wysyłają nam instrukcje, bo my w zasadzie będąc na placówce działamy na podstawie instrukcji, które dostajemy z kraju. Dziękuję bardzo. Jednym z głównych celów czy zadań dyplomatów jest utrzymywanie poprawnych relacji z państwem przyjmującym albo poprawa tychże relacji, również promocja wizerunku naszego państwa, czy też dbanie o nasze interesy gospodarcze, promocja polskiej kultury. Ja myślę, że bardzo byłoby trudno zrealizować te cele, gdybyśmy milczeli. W zasadzie byłoby to niemożliwe, umówmy się. Więc mówić należy oczywiście, tak jak powiedzieli przedmówcy, odpowiednio, ale też ważne jest to, abyśmy mieli dobry ogląd kraju, w którym urzędujemy, ponieważ na tej podstawie przygotowujemy analizy i dokumenty, które ślemy do stolicy. I poprzez nawiązywanie nowych relacji i rozmowy nawet z ludźmi, powiedzmy sobie w restauracji czy w instytucjach kulturalnych, budujemy ten, czy pogłębiamy tę naszą wiedzę o kraju, ale rozmowę tę trzeba zacząć. Musimy być aktywni. Bardzo często też, aby zadbać o interes naszego kraju, czy żeby zdobyć poparcie dla jakiejś na przykład naszej poprawki do pewnego dokumentu w Brukseli, to musimy mówić. Musimy też, bardzo często też inni dyplomaci czekają na jakieś qui pro quo. To my musimy wyjść z jakąś inicjatywą, żebyśmy w zamian otrzymali coś. I to są wszystko interakcje, więc musimy być aktywni. Dziękuję bardzo. I pytanie, które myślę, że będzie takie, wszystkie pytania są interesujące, odpowiedzi jeszcze bardziej, natomiast ma takie najbardziej wyczekiwane. Dyplomacja bez tajemnic. Proszę nam uchylić rąbka tajemnicy i opowiedzieć, oczywiście na ile panowie będą mogli, o jakimś może po jednym wydarzeniu, bo czas mamy bardzo ograniczony. Takie wydarzenie, które panów zaskoczyło w pracy, czy było jakimś takim nietypową, może jakaś nietypowa sytuacja, z którą się panowie zetknęli w swojej pracy dyplomatycznej. Takich sytuacji w moim życiu było bardzo dużo, muszę powiedzieć. Niektóre nawet były dość zabawne, ale to właśnie dopiero później były zabawne. Taka sytuacja, która najbardziej mnie raz zaskoczyła, to była sytuacja wiele lat temu, kiedy w Polsce doszło do zmiany ministra sprawiedliwości, dawno, dawno temu. Ja już nie pamiętam, jak się nazywał
ten minister, który później przyszedł. I mieliśmy konsultacje polsko-hiszpańskie i to był dosłownie dzień po zmianie ministra. No i posadzono mnie koło ministra sprawiedliwości. Ja byłem z moim ministrem spraw zagranicznych, który nagle mówi: zaraz, zaraz, ale zanim zaczniemy nasze rozmowy, chciałem tutaj państwu powiedzieć, że mamy tutaj na sali nowego ministra sprawiedliwości, pokazując na mnie, oczywiście ja z nim miałem nic wspólnego, który oczywiście omówi wszystkie sprawy, które trzeba i tak dalej. I tak tylko usłyszałem syknięcie wiceministra, który siedział obok: proszę nie zaprzeczać. Ja mówię: dobrze, nie będę nic zaprzeczał. No i niestety musiałem dalej kontynuować rozmowę już jako minister sprawiedliwości. Siedzący obok mnie Hiszpan zaczął mnie pytać, kiedy to podpiszemy umowę o readmisji, kiedy będzie tego. Ja powiedziałem: prace trwają nadal, cały czas nad tym pracujemy, to jest bardzo ważne, może wkrótce będziemy jakieś szczegóły mogli dostarczyć i tak dalej. I potem podszedłem do ministra po tych rozmowach i mówię: panie ministrze, ale mówię, to ja, to nie minister sprawiedliwości. A biedny minister mówi: ojej, mówi, ja inne okulary wziąłem, po prostu pana nie zauważyłem, bardzo przepraszam. Ale potem tak się zastanowił, mówi: no nie chciałem pana obrazić, bo tamten jest niższy i grubszy. Więc taka to była historia prawdziwa. Dziękuję bardzo. Ja też miałem może nie tak ciekawą i tak fajną, ale bardzo też mnie zaskoczyła, kiedy przyjechałem do konsulatu w Brukseli i miałem przekazać notę dyplomatyczną dyrektorowi w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Przyjechałem z kierowcą pod ministerstwo. No i wchodzę do budynku ministerstwa, przedstawiam się, podchodzę do pana na portierni. On gdzieś tam zadzwonił po flamandzku, że zaraz coś po mnie przyjdzie. Zdziwiło mnie tylko to, że nikt nie zweryfikował, kim, czy ja to ja. Nikt sprawdził mojego paszportu, mojej karty dyplomatycznej. Przyszła jakaś nieduża pani w okularach, mówi: l'ambassade Polonie. Ja mówię: to ja. Proszę bardzo, za mną. Prowadziła mnie przez cały budynek. Tydzień po zamachach, czy dwa, kiedy wysadzono w pół terminala na lotnisku Zawentem, metro, no, bezpieczeństwo przede wszystkim, a ja po prostu spokojnie przyszedłem, nikt nie zweryfikował, czy to ja. Mówię temu dyrektorowi, ja mówię: mimo wszystko bardzo dziękuję za tak, nie wiem, czy mnie, czy... No i po prostu to było dla mnie zaskakujące, że praktycznie zero podejścia w kwestiach bezpieczeństwa, kiedy u nas na przykład, jak przychodzimy z MSZ-u do kancelarii premiera albo z powrotem, 20 razy mogę przychodzić, już mnie ta ochrona zna i za każdym razem muszę pokazywać dokumenty, weryfikują. Tutaj nic. I jeszcze jedna taka sytuacja była, kiedy przyjechali, miałem delegację z ABW i prokuratury krajowej i szliśmy na spotkanie do Policji Federalnej. Mnóstwo policjantów, różnych osób kręcących się, identyczna sytuacja. Podszedłem, tylko powiedziałem, że jestem z ambasady Polonii, wydano nam przepustki i wpuszczono nas na teren Policji Federalnej, niczego nie weryfikując. I mówię temu komisarzowi policji, mówię: panie komisarzu, no, dziękujemy za taką gościnność. Na drugi dzień przychodzimy znowu, mówię: ambasady Polonii, poproszono nas już o dowody osobiste. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja może pozwolę sobie opowiedzieć o historii nieco mało przyjemnej. Otóż w 2017 roku miały miejsce na Kubie zwane ataki akustyczne na amerykańskich dyplomatów oraz na dyplomatów kanadyjskich. I no, kiedy to się wydarzyło, to na całą społeczność, czy cały korpus dyplomatyczny akredytowany na Kubie, no, padł taki strach, ponieważ no, nie wiedzieliśmy skąd, kto atakuje, czym atakuje, jakie mogą być skutki. Następnie w niedługim czasie amerykańska ambasada została zredukowana do minimum, tak w zasadzie jako placówka niemalże wojenna. I to był taki trudny okres, szczególnie przez pierwsze miesiące, kiedy byliśmy z żoną w domu i no, bardzo nam ciężko było myśleć o tym, czy możemy prowadzić normalne życie, czy my na przykład jutro nie padniemy ofiarą takich ataków. Więc to taka historia bardziej łyżka dziegciu. Dziękuję bardzo. Może jeszcze się panowie z nami podzielą jakimiś ciekawostkami tutaj z życia dyplomaty. Takie, o których byśmy nie przeczytali nigdzie. No tak, to może ja opowiem inną historię, bo my też różne gafy popełniamy i zdarzają nam się różne śmieszne sytuacje. Ja raz pojechałem do Rzymu z prezydentem i prezydent miał rozmowy z prezydentem Włoch.
A myśmy czekali oczywiście na korytarzu, no bo wszyscy nie wchodzą oczywiście na takie rozmowy. No i spytałem się, stał karabiniery, taki człowiek z ochrony, jakby no elegancki Włoch. Spytałem się, gdzie tu jest toaleta i on mówi, tu jest blisko. Zaprowadził mnie takimi krętymi korytarzami do toalety. Wszedłem, piękna toaleta zresztą. Patrzę, stoi kilkanaście takich no, buteleczek perfum. Myślę, to jest styl życia we Włoszech. Rzeczywiście, no tyle perfum, wspaniałe. Muszę przy okazji, skoro mam czas, no to powącham tą, tamtą, tu się popsikam i tak dalej. Rzeczywiście, no styl życia we Włoszech jest zupełnie inny. No i wróciłem, on się tak na mnie dziwnie patrzy, ja tak pachniałem tymi wszystkimi perfumami i potem się jego pytam, mówię, no wspaniałe, mówię, tutaj takie toalety. On mówi, tak, mówi, ale to była prywatna toaleta prezydenta Włoch, tam gdzie ja cię zaprowadziłem, ponieważ ta normalna to jest dwa piętra niżej i nie chciałem cię prowadzić, więc niestety popsikałem się perfumami prezydenta Włoch. Dziękuję bardzo. Nie z takich śmiesznych, wydaje mi się, że to była zabawna trochę historia, mianowicie byłem w Belgii, w Liège i miałem złożyć wieniec w imieniu państwa polskiego. Byli tam przedstawiciele kilku państw i po kolei wyczytują z Wielkiej Brytanii, konsul Wielkiej Brytanii, z Rosji, Federacji Rosyjskiej konsul, a l'ambassade de Pologne będzie reprezentowana przez panią konsul Ireneusz Bochenek. No i ja się przedzieram, ja jestem jako ja, no i wszyscy w konsternacji, to jak to, to pan kogoś zastępuje? Czy ja mówię, nie, to jestem ja, tylko że przez moje imię myśleli, jako że jestem, mam na imię Ireneusz, myśleli, że jestem kobietą. To była taka śmieszna sytuacja w ten czas, bo widziałem, że było poruszenie w tłumie. Dziękuję bardzo. Kuba słynie z tego, że jest Muzeum Architektury, bo ma piękną postkolonialną architekturę, ale również jest Muzeum Motoryzacji. Po hawańskich, ale nie tylko, ulicach jeżdżą no, samochody z lat 50. lub wcześniejsze, ale również z okresu po zwycięstwie rewolucji Fidela Castro jeżdżą po ulicach hawańskich czy kubańskich Fiaty 126P, zwane na Kubie Polakito, czyli mały Polak, czy Polak mały. No i rzecz jasna, Kubańczycy pałają dużym sentymentem tak do tychże samochodów, ale przez to ten sentyment przekładał się zawsze na nas, bo jak tylko byliśmy gdzieś na stacji benzynowej, czy a Polonia, Polaki, to ja mam takiego małego Polaka w domu, no to są samochody, które są wciąż zdatne do jazdy, mimo wielu awarii i przeciwności losu i też trudnego kubańskiego klimatu, bo proszę Państwa, to jest wyspa, tam jest bardzo, często są huragany, ale nie tylko sam klimat i ten nadmorski jest no, taki niszczący tak dla wszelkiego rodzaju urządzeń. Ale one wciąż jeżdżą po ulicach i miałem okazję też przejechać oczywiście takim samochodem i to z tego też czerpaliśmy my jako ambasada czasami jakiś temat do dyskusji lub do nawiązania dyskusji. Dziękuję bardzo. To jeszcze panie ambasadorze, pan ambasador chętnie się z nami jeszcze podzieli. Oj, no trudno, pomyślę, może tak powiem. Czasami rzeczywiście mamy coś pomyśleć dwa razy albo trzy, się zastanowić, a nie wyjdzie to tak do końca. Ja kiedyś rozmawiałem z ambasadorem Niemiec i on w Dublinie, nie w Irlandii. Pytam się, czy był pan w Polsce? On mówi, nie, nie byłem nigdy w Polsce. Ja mówię, to koniecznie musi pan przyjechać, ja mówię. No najlepiej mówię do Krakowa, bo to jest miasto, które nie zostało zniszczone w czasie wojny. Ale tak powiedziałem, bo taka jest prawda, że piękne miasto. I on się tak zadumał tak i mówi, no najpierw to chciałem przeprosić za okropności, które mój naród wyrządził waszemu narodowi i tak dalej. No ja mówię, no ja nie to miałem na myśli, a chciałem tylko powiedzieć, że rzeczywiście jest to przepiękne miasto i niezniszczone. No ale on oczywiście no, w jakimś tam sensie poczuł się winny za to, co się stało w czasie II wojny światowej. Więc czasami wychodzą takie historie, które niekoniecznie mamy na myśli, ale no, mają też one podwójne dno czy sens. Dziękuję bardzo. Szanowni panowie, ja jeszcze mam, no pytań mam jeszcze dużo, ale czasu niestety nie. Natomiast chciałam zapytać, z jakimi wyzwaniami jest związana praca w dyplomacji? My teraz na Uniwersytecie Śląskim uruchomiliśmy nowy kierunek Międzynarodowe Studia Nauk Politycznych i Dyplomacji, ale to nie znaczy, że tylko po tym kierunku absolwenci będą mogli starać się o pracę w dyplomacji. Natomiast to już sobie powiedzieliśmy, że to niestety, ale to nie są same przyjęcia. Niestety nie tylko piękne rezydencje z kryształowymi żyrandolami.
ale też jest troszeczkę, no nie chcę powiedzieć może czarna strona, prawda, ale ta ciemniejsza, taka trochę bardziej uciążliwa. Z jakimi wyzwaniami musieli się panowie, z jakimi spotykać, z jakimi wyzwaniami borykają się dyplomaci? Jednym z najważniejszych, tak podstawowych wyzwań, myślę, że obaj się panowie ze mną zgodzicie, jest to, że w tej pracy jesteśmy, musimy wiedzieć o tym, że w każdej chwili możemy być odwołani. I oprócz tego, że jest, no jest to tak, taka praca, że pracujemy za granicą, daleko od swoich domów, swoich rodzin. Niejednokrotnie jesteśmy tam z dziećmi, z żonami i dyrektor generalny służby zagranicznej może w każdej chwili nas powołać do kraju. I ja akurat miałem taką sytuację, kiedy zostałem praktycznie z dnia na dzień odwołany, musieliśmy wracać. I uciążliwość polega na tym, że trzeba zorganizować szkołę, trzeba natychmiast znaleźć sobie firmę przeprowadzkową. No, całkowicie nasze życie z dnia na dzień trzeba przereorganizować. I to jest taka chyba największa uciążliwość w tym zawodzie, że szczególnie dla dzieci, bo dzieci nieustająco zmieniają szkoły, zmieniają, nie mają takich korzeni w jednym miejscu. Bo moje dzieci chodziły do przedszkola w Belgii, w Polsce, z powrotem w Belgii. No i to jest ta trudność taka. No ale to trzeba lubić po prostu. To jest taka praca, że albo się na to godzimy, albo nie i robimy coś innego w życiu. Dziękuję bardzo. Ja się zgodzę z Irkiem i myślę, że poruszył tu kluczową rzecz, a mianowicie kwestię rodziny. My mieliśmy wiele takich przypadków, ja znam wiele takich przypadków dyplomatów na Kubie, którzy skrócili swój pobyt ze względu na to, że małżonka nie czuła się dobrze w tych warunkach. Do tego dochodzi również, bo to jest zupełnie nietypowy kraj, to jest zupełnie inny ustrój społeczno-polityczny, deficyt w zasadzie wszystkich towarów, więc naprawdę to trzeba lubić i trzeba się bardzo mocno tam starać, żeby się do tej sytuacji zaadaptować. Myślę, że też kluczowa jest odległość. To nie jest tak, że będąc na placówce w Hawanie, na dodatek małej, niewielkiej placówce, w związku z czym też to nie jest tak, że mogę sobie poprosić o urlop na jutro lub pojutrze i nie mogę wrócić na weekend do domu, bo 8,5 godziny to jest lot do Madrytu. Do tego jeszcze jet lag i do tego jeszcze transfer do Polski, więc to jest duże wyzwanie. W okresie pandemii ja przez 2 lata w zasadzie nie byłem w domu i mieliśmy takie trudne sytuacje, bo zmarł mój tato, zmarł mój teść i wtedy no, jest się daleko i niewiele można zrobić. I wreszcie trzeci element, często spotykamy się z brakiem zrozumienia. Z brakiem zrozumienia wśród rodziny, znajomych. No bo jak to jest tak, że wy tam nie możecie kupić właśnie szynki albo, nie wiem, albo no jak to, że nie ma jajek? No, proszę Państwa, po huraganie Irma w 2017 roku przez 2 miesiące w ogóle nie było jajek na Kubie. No i to jest coś, co szczególnie myślę osobom urodzonym w 2 ostatnich dekadach, to jest, bo kiedy rozmawiałem z mamą, to moja mama potrafiła to zrozumieć, ale już na przykład moja hiszpańska rodzina nie. Więc to są też takie trudy, że czasami człowiek jest sam sobie pozostawiony. Często Warszawa też pyta lub prosi o coś i nie jest w stanie zrozumieć, że na przykład jest brak prądu przez 3 dni, nie mamy internetu i nie możemy wysłać nic, nie możemy nas zadzwonić. W zasadzie jesteśmy w placówce, ale jesteśmy tylko obecni. Dziękuję bardzo. To też taka specyfika, prawda, tutaj pracy jednak w Hawanie. My zresztą mieliśmy przyjemność gościć pana Adriana Chrobota w Akademii Dyplomacji i największym problemem pierwszym było połączenie, prawda, bo nie mogliśmy tego zrobić, spotkania przez Zooma, a później to, czy będzie prąd akurat w tym dniu, kiedy słuchacze mają spotkanie. Jak to jest, pan Adrian powiedział, że dyplomata, też będąc na placówce dyplomatycznej, nie mógł pan pojechać na urlop. Czy dyplomaci zatem nie mają urlopu w ogóle w trakcie wykonywania swojej funkcji? Nie, mamy, tylko nie mamy czasu go wziąć. Normalnie mamy 26 dni urlopu, natomiast rzeczywiście to, co koledzy mówili przed chwilą, dla rodziny to jest bardzo trudne, dlatego że my nie jesteśmy w normalnej pracy, znaczy to nie jest praca od 8 do 16, to jest służba, czyli jeżeli wychodzimy rano, często wracamy po północy, wychodzimy, dzieci śpią i wracamy, dzieci śpią, nie widzimy swoich dzieci, soboty, niedziele to nie są weekendy dla nas, soboty, w niedzielę jest mnóstwo
mnóstwo różnych uroczystości polonijnych, także związanych ze świętami czy jakimiś rocznicami kraju przyjmującego, czy kościelnych, czy innych. I my w sobotę, w niedzielę jesteśmy bardzo często zajęci tak samo jak w ciągu tygodnia. Więc dla rodziny to jest bardzo trudne. Tak samo właśnie dla dzieci, które zmieniają szkoły bez przerwy i tak dalej. Bo to jest służba, to nie jest praca od do godziny. Więc rzeczywiście wszyscy wracamy z dość długim urlopem, którego nie mieliśmy czasu wziąć. Taki sierpień jest troszkę spokojniejszy w wielu państwach, szczególnie w Europie, kiedy Unia Europejska, Bruksela nie do końca pracuje. W sierpniu tam większość osób bierze urlopy, więc to jest taki moment, kiedy jest chwila oddechu. Ale nie wszędzie, poza krajami Unii już tak nie jest. Dziękuję bardzo. I kolejne pytanie. Dyplomacja cieszy się bardzo dużą popularnością, zwłaszcza wśród studentów. Zresztą pracuję ze studentami i od czasu do czasu jakby pojawiają się całe grupy, które pytają, czy być może jakby można by było pomóc, zasugerować, prawda? Bo chcielibyśmy pracować w dyplomacji, takiej szeroko pojętej, przepraszam. Jakich rad udzieliliby panowie przyszłym studentom, czy osobom zainteresowanym pracą w dyplomacji? To chyba największa, jeśli mogę powiedzieć, najważniejsze jest po prostu uczyć się języków, dużo czytać, interesować się światem, interesować się tym, co się dzieje wokół nas. No i w zasadzie później to już samo się potoczy. Jeżeli ktoś bardzo chce, może na przykład rozpocząć studia na tym nowym wydziale, tutaj na Uniwersytecie Śląskim. No i być otwartym na ludzi po prostu. Trzeba mieć oczy i uszy dookoła głowy, słuchać, uczyć się, analizować i potem to już pójdzie z górki, tak mi się wydaje. Dziękuję bardzo. Wydaje mi się, że istotne jest, aby ta decyzja była dobrze przemyślana, ponieważ z takim życiem, no, tak jak mówiliśmy, wiążą się wyzwania dość duże, zwłaszcza jeśli placówka jest odległa, zwłaszcza jeśli placówka jest no, w jakimś trudnym kraju, też niekoniecznie dla Polski przyjaznym, więc to... No, mówmy się, tak jak mówiłem, nie wrócimy na weekend i nie spotkamy się z kolegami ze szkoły. Jednym z na przykład z takich dla mnie przykrych konsekwencji mojej pracy jest to, że ja w zasadzie utraciłem wszystkich znajomych we Wrocławiu. Pozostały mi dwie osoby. Z mnóstwa osób, które miałem, bo byłem zaangażowany w wiele projektów przed wyjazdem i to w zasadzie, no wiadomo, nie widzimy się i to się gdzieś rozchodzi. Więc to są takie konsekwencje, które należy sobie przemyśleć przed poczynieniem tego kroku. Dziękuję bardzo. No właśnie tutaj padło hasło języki, znajomość języków. Czy to są jakieś wybrane języki? Czy to jest jakaś grupa języków, w które warto zainwestować, czy to jest w zasadzie znajomość jakiegokolwiek języka? No, w czasach, kiedy ja zdawałem egzaminy, to obowiązkowe były dwa języki. Wydaje mi się, że teraz jest jeden język obowiązkowy, taki powiedzmy znajomość płynna w piśmie, w mowie. Na pewno angielski muszą znać wszyscy. Natomiast drugi, powiedziałbym, taki język to jest pewnie francuski, dlatego że i w Unii Europejskiej to jest też język ONZ-u, więc francuski jest bardzo przydatny. Natomiast co do innych języków, to każdy jest ceniony. Najbardziej są cenione języki tak zwane rzadkie w MSZ-cie. Mamy ludzi, którzy mówią po japońsku, koreańsku, chińsku i tak dalej, znają rzadkie języki i to jest bardzo cenne. To nie znaczy, że jeżeli ktoś nie zna języka kraju, do którego wyjeżdża, to sobie nie da rady, czy nie może tam pojechać. To absolutnie tak nie jest, ale oczywiście dobrze jest znać język, nie wiem, norweski w Norwegii, czy nie wiem, szwedzki w Szwecji, czy już nie mówię o azjatyckich państwach, dlatego że to po prostu otwiera nowe możliwości i kontakty. Zupełnie inaczej się jest przyjmowanym w środowisku w ogóle tego kraju, bo mówi się w tym języku, to jest doceniane, zna się kulturę tego kraju, więc na pewno to jest ważne, ale to nie jest warunek konieczny, żeby na przykład, nie wiem, wyjechać do kraju arabskiego, bo się zna arabski. Jest wiele osób, które nie zna arabskiego, ale się uczą tego arabskiego później. Czy jadą do Brazylii, uczą się portugalskiego. Więc to nie jest tak, że no nie możemy znać wszystkich języków świata. Natomiast w każdym kraju jest troszkę inny system służby zagranicznej. Na przykład w Wielkiej Brytanii
Brytanii to jest tak, że jeżeli jest na przykład arabista, to na pierwszą placówkę jedzie do kraju arabskiego, ale na drugą jest celowo wysyłany na przykład do Argentyny albo na Węgry, żeby zupełnie poznał inny świat, nauczył się innego języka, inną kulturę poznał. Potem znowu jedzie do kraju arabskiego, a potem znowu zupełnie gdzie indziej. Chodzi też o tak zwany, to jest going native factor, to po angielsku się nazywa, że ktoś się przywiązuje do jednego kraju, jest zbyt wiele land w tym kraju, to po jakimś czasie jest taki czynnik, jakby, że zaczyna powoli reprezentować politykę tego kraju przyjmującego, tak już z nim się zlewa, a nie kraju, z którego został wysłany, z Polski. Czyli celowo właśnie miesza się placówki i kraje, i kontynenty, i języki często, żeby właśnie nie było tego going native factor. Nie pozostaje tylko się zgodzić z panem ambasadorem, nic tu więcej nie dodam. Ja się oczywiście zgodzę z panem ambasadorem, ale chciałbym tylko dodać, że rzeczywiście na Kubie, spośród poznanych tam kolegów, akredytowanych dyplomatów na Kubie, znakomita większość władała językiem hiszpańskim, dobrze lub bardzo dobrze, i to myślę jest kluczowe, dlatego że nasze ministerstwo ma z nas pożytek jak największy w momencie, kiedy my znamy język danego kraju, bo potrafimy wtedy zrozumieć właśnie te uwarunkowania polityczne, gospodarcze, potrafimy też zadbać o wizerunek naszego kraju, potrafimy nawiązać relacje, promować naszą kulturę. Więc jeśli, oczywiście, no, nie zawsze tak się da, ale jeśli jest taka możliwość, to zdecydowanie jest to bardzo duży plus i tak naprawdę to jest game changer w przypadku dyplomat. Dziękuję bardzo. I ja mam jeszcze na koniec jedno pytanie, bo to jest Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Tutaj mamy Paryż, Bruksela, Hawana. Czy to są miejsca, które panowie sami mogli wybrać? Jak to jest, jeżeli wysyła się na placówkę, czy to dyplomaci sami, czyli przyszli dyplomaci, ambasadorowie sami wybierają placówkę, czy to jest ze wskazania, czy to jest konkurs? Nie jest to takie proste, to znaczy nie, najczęściej nie wybieramy sami. Są różne sugestie, my możemy dawać sugestie, ale też one są związane z językiem, który znamy, prawda? Jeżeli ktoś zna świetny język włoski na przykład, no to kierunek włoski jest takim trochę naturalnym kierunkiem, chociaż na jedną placówkę przynajmniej. Więc zależy to od znajomości języków, zależy to od potrzeb resortu, zależy to od tego, czy jest po prostu wolne miejsce w tej ambasadzie. Więc na ogół zaczynamy, jeżeli gdzieś mamy jechać, to na ogół, jak to my mówimy, dokąd się nie siedzi w samolocie, to tam się nie jedzie. To znaczy ja na pierwszą placówkę miałem jechać najpierw do Watykanu, potem do Norwegii, a wreszcie skończyłem w Londynie. Na drugą miałem jechać do Libanu, a skończyłem w Irlandii, a na trzecią miałem jechać do Szwecji i Kanady, a skończyłem w Nowym Jorku. Więc to są potrzeby resortu, bierze się pod uwagę znajomość języków, karierę wcześniejszą, co kto robił, czym się zajmował, czy bardziej sprawami gospodarczymi, czy bardziej kulturą. Może się bardziej na dyrektora Instytutu nadaje kultury polskiej, prawda? Więc to jest bardzo wiele czynników. My możemy dawać tylko sugestie, nic więcej. Natomiast nasi przełożeni nie muszą w ogóle brać pod uwagę tych sugestii, ale biorą właśnie znajomość języka, wykształcenie i tak dalej. Ja tylko może chciałbym dodać tyle, że w moim przypadku to był właśnie ten język francuski, ponieważ byłem w Paryżu, później byłem w Brukseli, potem znowu byłem w Brukseli, tylko za każdym razem w innej placówce, bo raz była to ambasada, później to była placówka multilateralna, czyli stałe przedstawicielstwo, a potem na końcu był to konsulat. I my nie tyle sami decydujemy, co możemy, co roku pojawia się lista rotacyjna w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i możemy tam aplikować, widzimy, gdzie za rok pojawi się wakat w konkretnej placówce, no i składamy jakby ofertę swojej kandydatury, wybieramy trzy, no i wtedy już komisja rekrutacyjna specjalnie decyduje, jeżeli przejdziemy wszystkie te etapy, to na końcu jesteśmy zakwalifikowani i odbywamy szkolenia przedwyjazdowe i wyjeżdżamy na placówkę. Czas chyba nam już teraz mija, także bardzo serdecznie dziękuję, bardzo serdecznie panom dziękuję. Dziękuję szczególnie panu Adrianowi Chrobotowi, bo z Hawany trafi za, no nie wiadomo kiedy, dyplomatycznie nie powiemy kiedy, ale za niedługo, tak? Czy tak jest dyplomatycznie? Trafi do Waszyngtonu, także cieszę się bardzo, że mogliśmy gościć osobiście. Serdecznie panom dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia to najmłodsza metropolia w Europie i pierwsza powołana ustawą w Polsce. Tworzy ją związek 41 miast i gmin zlokalizowanych w centralnej części województwa śląskiego. Rozwijają się tu nowe technologie związane z branżą automotive, IT czy z medycyną. GZM to kształtowanie ładu przestrzennego, wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego. Zadania związane z transportem publicznym, by łatwiej było wszędzie dojechać. Współdziałanie w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich. I promocja obszaru, bo to niezwykły obszar i niezwykli ludzie. Dowiedz się więcej na www.metropolia.gzm.pl. Erasmus Plus. Europejski Korpus Solidarności. Nowe perspektywy, szersze horyzonty, środowisko i walka ze zmianą klimatu, włączanie i różnorodność, transformacja cyfrowa, uczestnictwo w życiu demokratycznym. Nowa perspektywa finansowa 21-27.